Dzień dobry, w drugim dniu vlogów z Austrii. Jest godzina 5:45, właśnie ruszamy na łódki, więc to jest pierwsza atrakcja dnia. Mam nadzieję, że podobał wam się pierwszy odcinek. Drugi będzie trochę lepszy, bo się trochę wyspałem. Do zobaczenia, miłego dnia! Biegałeś rano? Nie biegałem rano, bo biegałem ostatnio tak często, że już nawet nie mam personalnego trenera, ale gdybym miał, pewnie powiedziałby: ej, wyluzuj, więc na razie luzuję, bo dzisiaj trzeba było złapać światło, takie światło. Takie. Piękne. Kiedyś trzeba by się nauczyć jakiegoś nowego zawodu, nie? Trochę czegoś. Jak się telewizja skończy. Już się dawno skończyła, panie. No. Masz choroby morskiej? Nie. Jarek tak dobrze wygląda w Łodzi, że myślę, że w najnowszych Piratach Karaibów wezmą pod uwagę tą kandydaturę. Ja myślałem, że następny program będziemy chęcili w związku z tym z Łodzi. Tak jak się omawialiśmy, przejechał właśnie tędy samochód zgodnie z planem wszystko. Dobrze, że skręcił, prawda? Bo tak sobie klęczy tutaj. Lubię. Chciałem państwu tylko zwrócić uwagę, w związku z poprzednimi ujęciami tutaj obecnego pana redaktora, jak dźwiękowiec na planie dubie w telefonie, to znaczy, że wszystko jest super. Masz vlogu jak desiku. A jest włączone już? Czyli ja mam vlogować? To jest niesamowite, że prowadzący, osoba, która z pozoru jest prawie najważniejsza w tym projekcie, nie. Guzik, prawda, on może vlogować? Znaczy, ja mogę mówić dopiero w momencie, kiedy Wojtek idzie siku. To pokazuje, gdzie jest moje miejsce. Ja z pełną świadomością sobie z tym radzę, natomiast Wojtek, kurczę, czekajcie, bo jest tak upierniczony obiektyw, że bez tego to oni różne. Ja rozumiem, że są tu różne, że są... A może tak jakoś? Nie, no teraz od razu inaczej. Jesteśmy w miejscu, które jest przepiękne z uwagi na to, że jest symbolem tego landu. Land Burgenland, no to jest jakby nie było kraj, kraina zamków. I będziemy teraz na takim zamku Esterházy, gdzie cudo obok cuda leży dosłownie na wyciągnięcie ręki. Jak tylko oczywiście ekipa dotrze, a Wojciech skończy robić swoje, więc tak to wygląda na backstage'u. Chcieliście, to macie. Uwaga, tu będzie ciach! A teraz to, co ja widzę swoimi ślepiami. Gadasz ten, nagle kamera i zaczynają się stresować. No, oprócz ciebie. Ja też się stresuję, tylko tego nie pokazuję, ale normalnie to ja się tak potrafię zamknąć w sobie i tak po prostu się zestresować, że to są takie sytuacje, o których teraz chciałem wam właśnie opowiedzieć. Więc, co szczęście, że ich już nie ma.
Nie może być tak, że są wszędzie kamery. Człowiek musi czasem odpocząć. Ale jest coś takiego i mówię o tym teraz tutaj, żeby każdy z naszych widzów wiedział, że jeżeli zdarzy mu się być w jakiejkolwiek sytuacji publicznej, nie kombinujcie, że jeżeli jest kamera, to trzeba się usztywnić i mówić zupełnie inaczej, używać zupełnie innych słów niż normalnie. Zawsze powtarzam to w każdym możliwym miejscu, kiedy ktoś chce wiedzieć, co zrobić, żeby na scenie wyglądać normalnie. Zawsze pamiętajcie, żeby to robić w taki sposób, jakbyście mówili przyjacielowi, co fajnego u was w życiu się wydarzyło. Nie upraszczać słów, nie być prostackim w języku, ale mimo wszystko to musi być takie lekkie. Naprawdę, znośna lekkość bytu musi być na scenie. Jak ja to powiedziałem, niesamowite to jest. Oddam może już tę kamerę, bo to się źle skończy.